Cześć kochani, Wojtek Pietraszek, kolędy ciśnie, wersja alternatywna Lulaj, że jest Unią. No alternatywna wersja, no myślę, że sporo, przynajmniej części ludzi, części osobom, które oglądają ten kanał, spodobały się te wersje alternatywne. Myślę, że to jest właśnie fajna opcja do zabawy, aczkolwiek oczywiście bez jakiegoś naśmiewania się z kolęd. Kolędy to są bardzo ważnym elementem, prawda? Można też sobie właśnie porobić wersje alternatywne, troszeczkę takie oderwanie się od tego utartego schematu dźwiękowego, prawda, który znamy. No tutaj Lulaj, że jest Unią na przesterku. W tym wcześniejszym filmie, w kolędzie melodycznie granej, grałem tą kolędę od dźwięku fis, czyli w tonacji fis. No i teraz zagram generalnie w tej samej tonacji, tylko że nie na tutaj strunach wiolinowych, tych wysokich, tylko tutaj niżej. Troszeczkę będzie się inaczej zaczynało niż powiedzmy w oryginale, no ale posłuchajcie sami, a tymczasem sobie dupnę troszkę tutaj kawusi. Rozpuszczony metal. Zaczynamy od fis, czyli struna szósta na drugim progu. Śmieszna wersja, wplątanie, prawda, takiego riffu plus fragmenty melodyczne z tego, z tej tradycyjnej kolędy, grane, prawda, tremolo szybkim kostkowaniem. No to jest fajna zabawa z tymi elementami. Oczywiście no, w kościele raczej tego nie zagramy, prawda, bo byłaby miazga, ale przynajmniej sobie w domu możemy pokombinować, pobawić się. Tak więc próbujcie też to pograć od dźwięku fis. No grałem tutaj dźwięki na szóstej strunie 0,2,3, a na piątej strunie 0,2, przepraszam, 0,2, czyli to byłyby te dźwięki, prawda? Nie zawracam już wam głowy. Na razie. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może zechcesz zapisać się na lekcje gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym, jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz. Jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania. Papatki!